Cześć kochani, witamy was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jestem z moją mamą, Anetką. Jedziemy właśnie do fryzjera. Jest w ogóle fatalna pogoda, więc pewnie słyszycie, że ciągle tutaj w tle pada. Pewnie jest troszkę szum, hałas. No od samego rana w sumie pada i powiedzieli wszystkim w radiu niepocieszającą informację, że ma padać przez cały dzień, także będziemy pewnie wracać w takim samym deszczu. Chociaż może trochę będzie inaczej. Bo w nocy i deszcz to jeszcze gorzej, nie? Teraz przynajmniej jeszcze jest jasno, bo jest poranek. Jedziemy sobie i w ogóle słuchajcie, śmieję się tutaj z mamy, bo szykuję mojemu tacie imprezę urodzinową i szuka muzyki. Ogólnie chcę jakieś, wiecie, kawałki takie taneczne i tak dalej i zaczęła lecieć piosenka ona by tak chciała, pewnie kojarzycie. I leci i mama mówi, o może tą piosenkę też ściągnę, a w radiu leci, jakby wiecie, taka wersja wyciszona tej piosenki, bez wszystkich przekleństw, bez wszystkich tam niecenzuralnych słów. I mówię, mama, a ty rozumiesz tą piosenkę? A mama mówi, co, fajna piosenka, bo słyszałam ją zawsze w radiu, nie słyszałam w ogóle z pełnym słownictwem. Zaczęłam jej tłumaczyć. Myślałam, że są zakłócenia. Zaczęłam jej tłumaczyć, co jest tam na tych wszystkich, kiedy jest wyciszenie w Radio SK i dopiero wtedy mówi, a no to może nie, no to może nie. Także no. Jednak mama nie chce tej piosenki, ale będziemy robić playlistę. Na Spotify'u sobie włączysz playlistę jakimiś tanecznymi kawałeczkami. Albo na tym, na Apple Music. Nie mam Spotify'a. Wika ma, ja mam, to ci użyczymy któregoś konta. Nie wiem, czy Wika ci użyczy, ale może ci użyczy na ten jeden dzień. No nie wiem właśnie. Jedziemy, słuchajcie, mamy nadzieję, że w Bielsku już będzie mniej padać. Moja mama jest dzisiaj kierowcą i zawsze się śmiejemy z mamy, że jest królową lewego pasa. Mama mówi, że ona tylko lewym lubi jeździć, ona prawym nie jeździ. Nie, czasami zjeżdżam na prawy, jak ktoś mnie chce przejść. Tak, ale ogólnie mama uwielbia lewy pas. No i po prostu tyle, nie zawsze jedzie tak szybko, jak powinna. Nie ma dziur, na lewym pasie jest bezpieczniej, bo nie ma dziur. O. I wszystkim polecam, na lewym pasie jest bezpieczniej. Dobrze. I słuchajcie, dzisiaj włoski robi mi Iza, właśnie teraz doczepiamy hairtoki. Wyszedł piękny kolor, jestem na maksa zadowolona, bo właśnie chciałam taki popielaty róż. Bardzo fajnie wyszło, także działamy sobie dalej. Proszę do toalety, żeby nie przeszkadzało mi dźwięk słuchawek. Tak, wyszedł kolor, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Naprawdę super. Fajnie, bo nie są takie mocno różowe, a delikatnie wpadają w taki róż. A mimo wszystko są jasne. Mega. Mama jeszcze ma rewę na włoski. Zrobiła sobie ciemniejsze tym razem. Zadowolona? Jeszcze nie wiem. Na efekt końcowy czekasz? Mama właśnie tutaj świruje, ma szmineczkę ode mnie z Maybelline i tutaj się poprawia. Po całym dniu u fryzjera trzeba zrobić poprawki do vloga. Jedziemy zaraz na shopping do tych... do tychów. Czy coś? Do tychów. Coś pięknego. No, coś pięknego jesteś, naprawdę. Zawsze ale tak bardzo było. Podobają mi się twoje włosy, ale moje też. Zawsze pięknie, tak. Pięknie, ale dzisiaj to już przesadziłam. Jesteś trochę mamo. Tak. I to narcyzek. Lecimy do samochodu i którym pasem będziesz jechała? Prawego nie lubię. Zobaczcie, ile nasypało się, bo podczas naszej wizyty jechałyśmy, to nie było ani trochę śniegu, a tutaj... śnieżek już trochę się roztopił, ale wcześniej bardzo, bardzo sypało. Słuchajcie, jedziemy jeszcze po drodze, tak jak mówiłam, do tychów, do sklepu. Mama, słuchajcie, wjeżdżając w tychy mówi, Klaudia, a może ustawimy sobie nawigację? Bo ja jeszcze tutaj nigdy nie jechałam. No i co? I na szczęście zorientowała się chwilkę przed, ustawiłyśmy, zdążyłyśmy ustawić i jesteśmy w centrum handlowym w Tychach. To Klaudia, musimy sobie to zapamiętać. Gdzie stoimy? Na K, na zielonym. Na K zielone, tylko że zobacz. Tylko tu jest zielone. No ja znam nas. Ale zimno. Musimy później szukać. A ty już w telefoniku?
Mam maila ważnego. Ale właśnie, ja to potrzebuję. Czego? A, no właśnie takie coś. Dlaczego? Szukasz takiego czegoś. Takiego czegoś? Mhm. O, 1000 zł. Dlatego nie kupię. Taki tysiaczek. Zainteresowała nas ta promocja, że minus 50 na drugi produkt. Mama mówi, o kurna. Do salonu, do domu? Tak. Wygodne? No ja jestem malutka, to dla mnie. Ale ładny, ładny kolor. Teraz bardzo ładny. Wiesz co... Ale inny niż ten, co teraz chcę kupić dodatki. To jest taka zgnita zieleń. Nie zgnita, tylko taka właśnie żywa. Zobaczcie, złote tarki. Mamy zakupy. Idziemy dalej. Zadowolona z tego, co kupiłyśmy? Tak. Ja też. Pokażę wam później. Co zobaczyłaś? Klobiano, no to bądź, zobacz, oczom nie wierzę. Nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam, że tu jest. TK Maxx, mamy po prostu raj. Ale chcesz tam iść? Myślisz, że tam będą krzesła, których szukasz? Tak, wejdę i wyjdę. Dobra. Byłyśmy przed chwilką na butach, na dziale z butami i mama mówi, że słabo. Mało, 36 rozmiarów. Nie ma w ogóle tam. Słabo. Trzy pary to nie ma, nie ma. Zobaczcie, ile pięknych wygląda z tych rzeczy. Kwiatuszki, tutaj dział dla Kacpra, ogrodniczy. Jeszcze jest doniczka krowa. Gdzie? Zobacz, nie, to nie krowa. A co to jest? I cycki, no dalej nie. Ma w jednym. To, są to bardziej krowy. Panterka, mama. Są cycki krowy. Panterka bardziej, ale te by nam pasowały tutaj do mieszkania. Szłyśmy teraz do Cosimo. Tu jeszcze nigdy nie było, mi też są takie domowe rzeczy. Oglądamy rzeczy do kuchni, mama tutaj znalazła na sól i pieprzowa nam się zepsuła. Wpadły do zupy. Ale chyba nie lepiej ten brąz, to były czarny i biały? Nie, mną się myliły. To jest drewniane. To jest wszystko z drewna. No. Porządne. Może się nie testuje tak szybko jak wszystkie pozostałe. Nam działa, mamy ręczny z TK. Biały i czarny. Do kuchni nawet nam pasuje tak. No to bierz. Przyjechałyśmy do domu z mamą, akurat czekam na Kacpra, aż po mnie podjedzie, więc mam czas, żeby wam pokazać, co kupiłyśmy. Tutaj takie drobiazgi wtedy, mama kupiła sobie takie do szuflady i serwetki. Kupiłyśmy te młynki, które oglądała mama, wydawały się być porządne. Ja kupiłam sobie w Home & You taką podkładkę za piątaka do domu, 5 zł 10 groszy. Będzie nam pasowała do różowych kanap. I oprócz tego w H&M dorwałyśmy z mamą na promocji apaszki, ta kosztowała 15 zł. Taka. Czapka 25 zł. Mam identyczną, tylko różową. Wika teraz w niej śmiga, więc zobaczymy. Może będę w niej chodzić, a jak nie, to dam wice, bo wiem, że na pewno będzie chodziła, skoro lubi taki krój. Tutaj taką apaszkę za 10 zł. Jasno-różową. Będzie pasowała, myślę, do wszystkiego. W sumie taki nawet beżowy niż jasno-różowy. Mama sobie wybrała taki szaliczek. Czarny. Chyba za 15 zł, tak? Tak. Tu mamy majteczki dla Wiki. I zobaczcie, co teraz mama kupiła. Musimy tylko włożyć baterię. Flaminga, 70% taniej był. Nie wiem, ile kosztował. 70% od 100 zł, czyli 3 dyszki. Taki flaming świecący z bateriami, no musicie ci próbować, historią. Będziecie spały razem, to włączycie sobie nocną lampkę. I oprócz tego mamy termofor. Był na promocji dość sporej, taki termofor ciastek. Wzięłam sobie, bo zawsze jak mam okres, lubię mieć termofor. Wika zostawiła mój termofor, taką panterę u siebie w pokoju, więc wzięłam sobie takiego ciastka. Będzie całoroczny ciastek. No z 69 zł na 20 przeceniony, więc naprawdę fajna opcja. No i tak naprawdę to wszystko. Mama sobie jeszcze wzięła fartuszek i świeczkę. Są dwie ostatnie rzeczy. Taki fartuszek, sukieneczka. Bardzo ładny. No i taką świeczkę, która będzie pasowała tutaj do wystroju, bo mama teraz sobie, takie wiecie, zrobiła morsko-niebieskie kolory, więc fajnie. I kosztowała 9 zł i 10 groszy też w Home & You, nie? W Home & You. I tyle. I słuchajcie... Mama, słuchajcie, tak zakochana w tej piosence. Ona by tak chciała, że tutaj śpiewa i mówi, może zatańczę na koniec. Ona by tak chciała. Dobra, słuchajcie, kończymy tego vloga, ja czekam na Kacpra i spadamy do domu. Jutro z samego rana, godzina 7, wyjeżdżamy z domu, jedziemy do mnie do szkoły na egzamin, piszę egzamin, Kacper jedzie ze mną, wychodzę z egzaminu i prosto jedziemy do Warszawy. Także plan jest dość napięty, wracamy jutro z Warszawy pewnie koło 12, kolejnego dnia czeka nas kolejny piękny, pracujący dzień, także wam też życzę miłego dnia czy miłego wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. O, moja siostrzyczka przyszła, chodź się pokaż, dobra. Lożka. Pokażę ją. Pokażę wam ją. Dziekusia się nie chce pokazać, ale Dziekusia bardzo ładnie nauczyła się grać. Nauczyła się bardzo ładnie grać Dziekusia na ukulele. Może pokażę wam w kolejnym vlogu, jak poprosicie ją niżej. Pa, pa!